Dzień dobry. Szósta godzina. Za bardzo nie pospałem. Przez ból zęba. Muszę się ogarnąć trochę. Zapytać się na bramie, gdzie mam jechać z rozładunkiem. I działamy dalej. Ale się niepozytywnie przywitałem. Ale cały dzień przede mną. Zobaczymy. Może się poprawi. I będzie dobrze. Rozładowany. Zajechałem sobie ustronne miejsce, żeby odpocząć trochę, bo noc mnie wymęczyła bólem zęba. Jestem w ogóle niewypoczęty, można powiedzieć. Jadę na załadunek kolejny. 200 km do celu. Górzyście tutaj. Ładna droga i nie autostrada. Czasem zwykłymi drogami też można się przejechać. Po Niemcach. Ale zaraz będzie autostrada. Alach, zwischen Dreieck Eschenried und Dreieck Alach, die A99 West und Fab. Przede mną Kuta Service. Kuta Service. No tak. Załadunku. A później jeszcze nie wiem, wbiję kod i zobaczę, ile będę miał na rozładunek, ale na jutro jest. Ząb niestety nie odpuszcza. Znaczy właściwie tak na chwilę tylko delikatnie, ale cały czas napierdala. Boli. A muszę się chyba za 2 godziny kimnąć. Wezmę tablety jakieś i będę jechał, to się kimnę. Zobaczymy, może odpuści. Na razie skurwię. Wezmę Latermana i go wyrwę. Przed tobą zjazd. Miałem iść do dentysty przed wyjazdem. No to tankowanie na automatycznej stacji. Zobaczymy, jak to pójdzie. No to tankujemy. Szerokiej drogi mi życzyło. Ebelsdorf. Dość ciasno tutaj. Jakaś chyba dzielnica przemysłowa, aczkolwiek ja mam załadunkę jeszcze 14 km. Ale zajebista okolica. Góry. Chyba się tu nie dało autostrady zrobić. Aż mi zmęczenie przeszło, tak jest pięknie. I ból zęba. Ale zajebiście. Czy ja do jakiegoś rolnika jadę? Po 300 metrach lekko w prawo. Nie
plandeka już otwarta. Zaraz będę ładować któreś z tych rzeczy. Ale nie wiem ile jeszcze. Chyba dwie palety. Dwie paczki. No to chyba żelastwa załadowana. Możemy spinać się i ruszać dalej. Słuchajcie, no to po załadunku coś trochę umyć. Wodę mam ciepło. Czekam na pozwolenie na start zwierzy kontroli lotu. No i jak tylko dostanę pozwolenie, to pewnie będę startował. Póki co takiego pozwolenia nie ma. Właśnie przyszło chyba. No i tak sobie siedzę i czekam. Przyszedł SMS z pytaniem. Ja odpowiedziałem. Teraz czekam na pozwolenie do odlotu. I tak sobie czekam i czekam. Co mógłbym już w jakimś fajnym miejscu czekać. Czekam tutaj, pod firmą. Much tu pełno, bo to wieś taka. Tam są konie. No ale SMS, przychodź. Daleko ma z Polski SMS. Czekamy dalej. Dostałem zwierzę pozwolenie na start. Więc ruszam. Klima na maksa. Bo jest strasznie duszno. A tymczasem podziwiajcie widoki. We're picking up where we left. Passing on again. We never quite could forget. Cause what we got so intense.
zakaz dla ciężarówek, ale ja nie jestem ciężarówka, tylko jestem bus. Ja chciałbym sobie kupić jakieś pieczywo, jakąś wodę, bo woda mi się już kończy. Co? Kto? To zakupy zrobione. Trzy wody, dwa razy chlebek. Teraz trzeba jechać i wciągnąć jedzonko. Głodny jestem. Po 300 metrach skręć w lewo. Następnie pojedź drogą ekspresową. Aha, dobrze. Tak właśnie zrobię. Skręcę tutaj w lewo i pojadę drogą ekspresową. Bo dlaczego miałbym tak nie zrobić? Chcę tak zrobić nawet. No to co? Jedziemy. Jedziemy teraz. Jadę teraz poszukać jakiegoś parkingu, gdzie by można było coś szamać. Do celu zostało mi 317 km. Teoretycznie na 18.8 będę. Ale bardzo w to wątpię, jak zrobię sobie chrupę cieflaczki dla odmiany i później jakąś kawę, bo jeszcze kawy dzisiaj nie piłem z racji mojego zatyrania jakiegoś nocnego tym zębem cholernym, który trochę odpuszcza. Gdybym miał dynksa, to bym go zdrał dynksem, ale nie mam. No a co robić? Jedź! Poza tym są góry. To chyba też ma wpływ. O, mucha. Spieprzaj. Chyba ją wyssało. Jeszcze będąc na załadunku, udało mi się naprawić kran od bańki z wodą. Mam nadzieję, że mi się udało, bo on cały czas ciekł i miałem całą bańkę wody, ale niestety sporo tej wody wyciekło. Ale udało mi się poprosić pana z firmy, w której się ładowałem, o wodę i przyniósł wiaderko wody, napełnił mi bańkę. No to woda jest tylko do mycia, także spoko, wystarczy. Jak na razie nie zauważyłem, żeby przeciekał kran. Wystarczyło wyciągnąć to wszystko ze środka, wyczyścić z tego syfu, który się tam dostał i docisnąć ten kran, bo on wyskoczył troszeczkę, ten środkowy czpień, który się obraca i otwiera wylot wody. On nie był wciśnięty do końca, tam jest taki zatrzask mały. Spotkałem kierowcę, który powiedział mi też, że o, te krany dociekną, tam nie da się tego zrobić. Ale jak na razie po wyczyszczeniu i po wyczyszczeniu z tego syfu, po przetarciu szmatką, płynem, na razie jest szczelny. Zobaczymy. Jak będzie gdzieś okazja, to dotankuję sobie tej wody do pełna i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak będzie na full. Może większe ciśnienie, więcej wody, to będzie przeciekał. Jak na razie jest wszystko w porządku. Ej, co was ominęło? Masakra. Nie włączyłem kamery. Ja pierdzielę. Szlaki se robiłem. No bez kitu. Znalazłem w końcu parking z ławeczką, ale było tyle ludzi. I dostałem SMS-a jeszcze od spedytora, że jakoś tak mi się odechciało. O, hamulce puściłem. 238 km do celu. 19.20. Za mną nie stoi? Gdzie słychać? Okulary. No jedziemy. Patrzcie, jak ciężarówka Mercedesa na wstecznym po autostradzie zapierdala. I jeszcze wyprzedza! Oh.
miejsca rozładunku. Zaparkowałem i będę spał do jutra. Idę się zapytać, gdzie jest jakiś sklep, żeby sobie kupić browara chociaż. Albo za dwa. Pełno tutaj tych uchodźców pracuje. Przynajmniej dziwnie patrzę. Nie ma stróża. Ciekawe, czy to centrum handlowe jeszcze otwarte jest. Real Saturn. Jest duża. Kurwa. I gdzie jest przejście dla pieszych? Jak mam się tam dostać? Nie mam krągło, ale chuj. Jakoś przejdę. A tu jest centrum Audi. O, idę. I teraz pytanie. Czemu muszę przejść górą po tym wiadukcie? Czy powinienem przejść dołem? Zaraz się wszystko okaże. Kawał drogi. Ale to się nie robi dla piwa. Powinienem przejść dołem. Jednak chyba nie. Kurwa, sam już nie. No dobra. Chyba jednak będę miał piwo na dzisiejszy wieczór. Może mnie ząb nie będzie napierdalał. Ale jestem sterany. Jest wejście do Areala. Idę do Areala. Niemieckiego. Willkommen. Herzlich willkommen. Jestem w dużym niemieckim Realu. I szukam piwa. Ale kurwa, tu zabłądzę. Normalnie nie mają tu czterpaków. Puszki są luzem. Muszę sobie jakiś kartonik wziąć. Dobra. Zakupy w Realu zrobione. Spieprzam do busa. Ale sobie kupiłem mix piw. Każdy z innej parafii. Spróbowałem tędy przejść, ale są te cholerne tory. Nie wiem, czy tak się da, czy nie. Chyba się nie da. Jeszcze mnie ktoś schaltuje. Jakaś milicja i zastrzeli. Chyba jednak idę na wiadukt. Miałem przeleść przez tory, ale to są Niemcy. Wystraszyłem się, że mogą gdzieś tu być kamery i zaraz by się milicja pojawiła i by mi dojebała. Mandat! Mandat. Z 500 euro. Jest ta firma. Są tory. A gdzie busik? O jest, widać go. Mam nadzieję, że ci uchodźcy nie będą tak tutaj długo pracowali. Pójdą spać. To ci uchodźcy. Pracują. O, słucham, że ten wózek jedzie, a to przede mną jedzie. Kurwa. Ale sobie piwo kupiłem. Alkohol fry. I takie dziwne jakieś. No tak. Zrobię zdjęcie, żeby Reni pokazać, co ja odjebałem. Najlepszego. Kurwa, mam nadzieję, że wszystkich takich nie kupiłem. Jest alkohol, jest dobrze. Muszę służbowy telefon podłączyć, bo się rozładowuje. Dobra. I zaraz będę musiał iść spać. Jutro mam 1100 coś kilometrów do zrobienia. Przecież to jest hardkorowe. Od 11 do 2. Od 11 do 2 w nocy. No kurwa, czy ja nie dam rady? O 11 mam załadunek. Zobaczymy. No, to pora zakończyć
dzień. Zgrać materiał. Jutro ponad 1000 km. I Francja. Siemanko. We never quite could.